Jak tam, chłopie i kobieto? Wstaliście już? To dobrze, bo czas przyrządzić deczko jadła, sowitej porcji odżywczego mięsiwa. Także zapraszam. Potrzebujemy 1,5 kilo szynki, cebulę, paprykę i czosnek. I oczywiście maszynkę do mięsa. Włączamy naszą maszynkę i wrzucamy mięsiwo, paprykę, cebulę. Przekładamy znów to mięsiwem. Następna porcja. I mielimy wszystko, aż do wyczerpania zasobów. Mięsiwo już zmielone z papryką, z cebulą i z czosnkiem. Potrzebujemy jeszcze bułkę tartą, majeranek, 2 jajka, pieprz, paprykę i sól. Także bułka tarta, przyprawy, 2 jajka wbite. Także teraz trzeba to wszystko ładnie przemieszać, aby nabrało odpowiedniej konsystencji. Także nasza masa mięsna została należycie wymieszana i jest idealna konsystencja. Także teraz będziemy lepić kotleciwo. Nasze kotleciki zostały już należycie ulepione i wyglądają sowicie co niemiara. I teraz wędrują na rozgrzaną oliwę. Nasze kotleciki właśnie wylądowały na patelni. I teraz trzeba obsmażyć ładnie na malutkim ogniu z dwóch stron. I będzie można przejść do konsumpcji naszych kotlecików. Także nasze kotleciki już są gotowe do spożycia. Wyglądają apetycznie, złociście. Także bierzemy się teraz za kosztowanie. I nadszedł finał naszego gotowania. Bierzemy naszego kotlecika. Kawałek ogóreczka. Eleganckie. Naprawdę. Mogłem jedynie trochę więcej soli dodać. I następnym razem zrobię bez majeranku. Ale naprawdę można zjeść z musztardką, z keczupem, kawałek chlebka wziąć. Bueno. Także żebyście mi byli. Pozdro.